Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Mikołajczak z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Opus Anima. Pomysł na dzisiejsze nagranie wynika z faktu, że takie pojęcia jak pojęcie wiary w siebie i poczucia własnej wartości bardzo często są w naszym świecie stosowane wymiennie, tak jakby oznaczały dokładnie to samo. Natomiast taki sposób rozumienia tych pojęć może prowadzić do wielu niebezpiecznych nieporozumień, szczególnie w kontekście wychowywania dzieci. Chciałbym jednak poruszyć ten temat również z myślą o już dorosłych osobach, bo dzięki właściwemu poznaniu tych pojęć i skonfrontowaniu ich z własnymi doświadczeniami z dzieciństwa, moim zdaniem można pełniej zrozumieć aktualne trudności psychiczne. Dlatego też dzisiejsze nagranie może być wartościowe nie tylko dla rodziców, ale także dla osób, które nie posiadają dzieci, ale zmagają się z taką trudnością jak niskie poczucie własnej wartości. Wracając do wspomnianych wcześniej pojęć. Na czym polega podstawowy problem w stosowaniu ich wymiennie? Chodzi o to, że wielu rodziców, pedagogów czy też nauczycieli w chwili, gdy stwierdza, że dane dziecko ma niskie poczucie własnej wartości, zaczyna koncentrować się na wzmacnianiu jego wiary w siebie. I tego rodzaju strategia może natomiast przynieść odwrotny skutek od zamierzonego. I nawet może być tak, że w efekcie tych działań dziecko osiągnie jeden czy nawet kilka sukcesów, ale jego zadowolenie i poczucie satysfakcji będzie mimo to chwilowe. Niskie poczucie własnej wartości prędzej lub później i tak wróci i prawdopodobnie niestety ze zdwojoną siłą. Z jakiego zatem powodu tak wiele osób mimo to stosuje tego rodzaju strategię? Ponieważ w naszym społeczeństwie przyjęło się uważać, że takie nieustanne pochwały wzmacniają poczucie własnej wartości. Przyjęło się uważać, że takie słowa jak wspaniały, najlepszy, wyjątkowy to pomagają dzieciom w tym, aby poczuły się jeszcze bardziej wartościowe. Jednak efektem stosowania nieustannych pochwał nie jest wzmocnione poczucie własnej wartości, ale raczej coś, co możemy nazwać nadętym ego, czy inaczej rozdmuchanym ego. Możemy sobie wyobrazić to, porównując dziecko do balona. Jeśli taki balon jest wypełniany samymi pochwałami, jeżeli jest napięty wręcz od tych pochwał, to w końcu dochodzi do momentu, w którym nawet najdrobniejszy bodziec może doprowadzić do pęknięcia. Może to być taki bodziec jak gorsza ocena w szkole czy słabszy wynik na zawodach sportowych. U dziecka, które wcześniej było karmione nieustannymi pochwałami, uruchamiają się wtedy objawy depresyjne, a rodzice i nauczyciele są zszokowani, jak mogło do tego dojść, skoro dziecko osiąga przecież tak wiele sukcesów. Jak zatem właściwie rozumieć pojęcia poczucia własnej wartości i wiary w siebie? W skrócie można by powiedzieć, że poczucie własnej wartości to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem w porządku taki, jaki jestem. Sam fakt mojego istnienia jest wartością samą w sobie. Jest to takie uczucie, którego często doświadczają na przykład rodzice w pierwszych tygodniach życia swojego nowonarodzonego dziecka. Patrzą na nie i akceptują je w pełni takim, jaki jest i cieszą się właściwie samym faktem jego istnienia. Niestety, życie jest takie, że niestety trwa to zazwyczaj tylko kilka tygodni, po których rodzice zaczynają realizować swój plan ulepszania dziecka. Warto też podkreślić, że poczucie własnej wartości jest czymś, co ulega właściwie nieustannym przemianom. Można powiedzieć, że przez całe życie zmienia się zarówno jego jakość, jak i też nasilenie. Jest to coś całkowicie zdrowego i naturalnego. Natomiast pojęcie wiary w siebie można rozumieć jako to, do czego jesteśmy zdolni. Odnosi się ono więc do umiejętności, które posiadamy i też do celów, które potrafimy osiągać. Można więc powiedzieć, i właściwie jest tak, a nie że można powiedzieć, że wiara w siebie jest rzeczą nabytą i zewnętrzną. Natomiast poczucie własnej wartości jest rzeczą wrodzoną i wewnętrzną. Mimo to, że poczucie własnej wartości jest wrodzone, nie oznacza to, że nie wymaga wzmocnień
z zewnątrz, aby mogło zostać bardziej uświadomione. Zrozumiałe zatem teraz jest, że wiara w siebie i poczucie własnej wartości to dwie całkowicie osobne kwestie. Mimo to są one jednak ze sobą powiązane. Bo co bardzo ciekawe, jeśli ktoś ma zdrowe poczucie własnej wartości, no to raczej bardzo rzadko będzie cierpiał na brak wiary w siebie. Trudno sobie taką sytuację wyobrazić. Niestety, cały ambaras polega na tym, że niestety w drugą stronę tego rodzaju zależność nie działa. Można więc mieć ogromną wiarę w siebie, osiągać wiele nawet światowych sukcesów i nadal cierpieć na niskie poczucie własnej wartości. Dlaczego tak jest? No, ponieważ wartości nie da się nabyć. Można ją sobie pełniej uświadomić, uświadamiać i tym sposobem uzdrawiać. Oczywiście zaznaczyć też należy, że nie ma nic złego w budowaniu wiary w siebie, jeśli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości. Chodzi jednak o to, aby przy tym pamiętać, że to, jak zdolnie się czujemy, nie podnosi naszego poczucia wartości. Z jednej strony, no dobrze jest podbudowywać i oczywiście rozwijać u dziecka jego zdolności do osiągania sukcesów, ale z drugiej strony trzeba przy tym dbać o jego satysfakcję z bycia sobą. Może być więc tak, że nasze dzieciństwo wypełniały pochwały, podziw i naprawdę autentyczne, duże osiągnięcia, a i tak możemy czuć się całkowicie bezwartościowi, jeśli nasi rodzice z jakichś powodów nie potrafili dostrzegać nas takimi, jacy naprawdę byliśmy. No, inna strona medalu jest taka, że prawdopodobnie nie potrafili tego, gdyż sami w swoim dzieciństwie tego nie doświadczyli. Nasuwa się zatem pytanie, jak w praktyce wzmacniać satysfakcję z bycia sobą? Jak uzdrawiać poczucie własnej wartości? Jak pełniej je sobie uświadamiać? Przede wszystkim, moim zdaniem, trzeba zaakceptować fakt, że aby poprawić jakość poczucia własnej wartości, trzeba dokonać świadomego wysiłku. Dla pewności powtórzę raz jeszcze. Trzeba dokonać świadomego wysiłku. Nie istnieją żadne szybkie techniki czy magiczne sposoby, które miałyby rozwiązać tego rodzaju trudność w kilka dni czy nawet kilka tygodni. Bez podjęcia świadomego wysiłku myśleniem i uczuciami człowieka dalej będą kierować automatyczne schematy i strategie przetrwania, które powstały w okresie dzieciństwa, często nawet wczesnego dzieciństwa. Bardzo częstą refleksją też, no szczególnie u rodziców, jest pytanie, czy można wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka, jeśli samemu ma się z tym duże trudności. Uważam, że można, ale jedynie pod warunkiem, że w trakcie wychowywania dziecka rodzic podejmie świadomą decyzję, że chce rozwijać u siebie tę cechę i chce nad sobą pracować. No, w innym wypadku niskie poczucie własnej wartości stanie się częścią społecznego i psychologicznego dziedzictwa dziecka. Nawet jeśli człowiek w chwili, gdy staje się rodzicem, uważam, że to jest bardzo ważne, postrzega siebie jako osobę niepewną, pesymistyczną i bardzo krytyczną wobec siebie, to może zacząć zmieniać siebie i może tym sposobem obdarować swoje dziecko pięknym i niezwykle potrzebnym psychicznym fundamentem, jakim jest zdrowe poczucie własnej wartości. A jakie doświadczenia w dzieciństwie wpływają na poczucie własnej wartości? Chodzi przede wszystkim o dwa najważniejsze odczucia. Pierwsze z nich to poczucie, że któraś z najważniejszych dla nas osób dostrzega i akceptuje nas takimi, jacy jesteśmy. Drugie natomiast, że czujemy, iż jesteśmy cenieni przez innych za to, jacy jesteśmy. Jak tego rodzaju doświadczenia mogą wyglądać w praktyce? No, wyobraźmy sobie na przykład chłopca, który w trakcie piłkarskiego meczu strzela gola. Zaraz po spotkaniu podbiega do swojego taty i pyta, czy ten widział, jak strzelił bramkę. Tata może w tej sytuacji na przykład powiedzieć, oczywiście, że widziałem, to była piękna bramka, jesteś najlepszym piłkarzem na świecie. I pozornie wydaje się, że nie ma nic złego w takim sformułowaniu. Pytanie brzmi jednak,
czy chłopiec faktycznie prosił o ocenę swojego dokonania? Nie. On tylko zapytał, czy tata obserwował go w trakcie meczu. W tej sytuacji rodzic, oczywiście nieumyślnie, niecelowo, dał swojemu dziecku coś innego niż to, o co ono prosiło. Oceniając bramkę zdobytą przez chłopca, ojciec pomylił jego istnienie z osiąganymi przez niego celami. Jeszcze inny rodzic mógłby w takiej samej sytuacji powiedzieć na przykład coś w stylu: no widziałem, ale no, musisz uważać, jak tak gonisz za piłką, bo jeszcze się z kimś zderzysz, to niebezpieczne, no trzeba uważać. I niestety ukryty przekaz takiej wypowiedzi brzmi: uważam, że nie potrafisz o siebie zadbać. Takie słowa odwracają więc uwagę dziecka od doświadczeń, od osobistego doświadczania, gdyż zaczyna się ono nadmiernie koncentrować na uczuciach rodzica. A co czuje rodzic w takiej sytuacji? No, lęk i niepokój. Jeśli natomiast takie sytuacje będą powtarzać się częściej, to chłopiec, bohater naszej historii, może stać się niespokojny, a co za tym idzie, niezdarny i podatny na wypadki. I na tym właśnie polega smutny paradoks tego typu reakcji, że mają one na celu chronić dzieci przed wypadkami, a w efekcie końcowym sprawiają, że dzieci z powodu lęku i niepokoju radzą sobie jeszcze słabiej. Jakiego rodzaju reakcja byłaby zatem skoncentrowana na poczuciu własnej wartości? No, ojciec mógłby na przykład powiedzieć do swojego syna: oczywiście, że widziałem. Wygląda na to, że strzelanie bramek daje ci mnóstwo radości. Jeśli natomiast wypowiadałby się o sytuacji, w której faktycznie odczuwałby niepokój związany z jakimś realnym niebezpieczeństwem, mógłby na przykład powiedzieć: widzę, że świetnie się bawisz, ale to jest też chyba trochę niebezpieczne, prawda? W ten sposób tata pomógłby opisać swojemu synowi emocje, które mu towarzyszą w danej sytuacji, a zdolność opisywania wewnętrznych doświadczeń, czyli posługiwanie się tak zwanym językiem osobistym, to fundamentalna umiejętność, która też znacząco wzmacnia poczucie własnej wartości. Na czym polega taki język osobisty? Jest to taki rodzaj słownictwa, który umożliwia wyrażanie własnych uczuć, reakcji, potrzeb i przede wszystkim stawiania granic. Podstawowymi zwrotami języka osobistego są takie zwroty jak na przykład chcę, nie chcę, lubię, nie lubię, zrobię, nie zrobię, potrzebuję czy nie potrzebuję. Języka osobistego nie należy jednak mylić z takim językiem skoncentrowanym na nazywaniu uczuć, który bywa propagowany przez niektóre psychologiczne poradniki. Mam tutaj na myśli takie zdania, które zaczynają się od słów: czuję, że. Uważam, że tego rodzaju zdania bardzo rzadko mają taką intensywność wyrażania własnej osoby, co właśnie zdania typu chcę, żeby. No, bazując może na jakimś przykładzie. Kiedy ktoś mówi: nie chcę, żebyś odwiedzał mnie bez zapowiedzi, no to brzmi to dużo bardziej stanowczo niż zdanie typu czuję złość, kiedy kolejny raz wpadasz do mnie bez zapowiedzi. Zatem sformułowania typu chcę, nie chcę pomagają w wyraźniejszy sposób postawić granicę i wyrazić swoje potrzeby, a tym samym zadbać o siebie. Wiele osób dorosłych natomiast zamiast języka osobistego używa tak zwanego języka społecznego, w którym najbardziej popularne słowa to muszę i powinienem. Osoby, które często używają tego rodzaju zwrotów, miewają natomiast dużą trudność w dochodzeniu do tego, jakie mają potrzeby. Czyli w wielu sytuacjach trudno im określić, czego chcą, a czego nie chcą, co lubią, a czego nie lubią, albo kiedy mają czas wolny, to trudno im wpaść na to, na co właściwie mają teraz ochotę. U takich osób dominuje więc tak zwana motywacja zewnętrzna, co odbywa się niestety kosztem motywacji wewnętrznej, do której mają trudny dostęp. Natomiast kierowanie się w życiu tym, co zewnętrzne, rodzi nieustanny pokój i napięcie, gdyż uwaga życiowa jest skoncentrowana cały czas na tym, co inni pomyślą i jak inni mnie ocenią.
Biorąc natomiast pod uwagę niezaprzeczalny fakt, że nigdy nie uda nam się zadowolić wszystkich, no to tego rodzaju strategia musi prowadzić do ciągłych porażek, co oczywiście znacząco uderza w poczucie własnej wartości. Wprowadzanie do swojego życia języka osobistego jest więc tym, co może w sposób praktyczny rozpocząć proces uzdrawiania poczucia własnej wartości. Jest to jednak zadanie trudne, wymagające podjęcia świadomego wysiłku, no, o którym już zresztą wcześniej wspominałem. Korzyści, bardzo ważne, są też jednak takie, że kiedy rozwiniemy w sobie umiejętność używania języka osobistego, to w sposób naturalny tą umiejętność przejmą od nas nasze dzieci. Jeśli jednak nie podejmiemy pracy nad sobą, a będziemy chcieli, aby taką zdolność opanowały nasze dzieci, no to moim zdaniem prawdopodobnie nic lub bardzo niewiele z tego wyjdzie. Możemy nawet codziennie, każdego dnia robić dziecku teoretyczne wykłady na temat języka osobistego i poczucia własnej wartości, a ono może i tak nic kompletnie z tego nie załapać. Dlaczego tak miałoby się stać? No przede wszystkim dlatego, że dzieci uczą się głównie przez naśladowanie, a nie słuchanie. Jedyna droga zatem, aby ratować zdrowie psychiczne naszych dzieci, no to w pierwszej kolejności zacząć ratować siebie. Przechodząc zatem powoli do podsumowania, moim zdaniem warto spojrzeć na swoje własne dzieciństwo z takiej perspektywy, aby spróbować zobaczyć, czy miało się w ogóle szansę, aby wejść w dorosłe życie ze zdrowym poczuciem własnej wartości. Być może było tak, że twoje dzieciństwo cechował kompletny brak akceptacji i dostrzegania cię takim, jaki naprawdę jesteś, jaki byłeś. Być może cały czas słyszałaś tylko o tym, co musisz i co powinnaś i jak wypada. Być może dochodziło do ciebie mnóstwo pochwał i komplementów. Być może osiągałeś wiele sukcesów, a mimo to tak trudno być ci zadowolonym z bycia sobą. Może nawet nie masz pojęcia, co to znaczy być sobą. Może tak być. I co ważne, to, że tak masz, to nie jest twoja wina. Dziecko musi dostosować się do wychowania, jakie stosują jego rodzice, no gdyż nie posiada takiej wiedzy i takiego doświadczenia, aby się temu przeciwstawić. Wtedy no nie mogłeś lub nie mogłaś zrobić nic więcej niż to, co zrobiłeś czy zrobiłaś. Zrobiłeś tyle, ile potrafiłeś i stworzyłaś taką strategię przetrwania, jaka możliwa była do stworzenia. Ale tu i teraz jest już inaczej. Możesz zmienić strategię przetrwania w strategię życiową, wybrać to, jak chcesz się zachowywać, jak chcesz się wyrażać, jak chcesz o siebie dbać. A to, czy to zrobisz, czy nie, to jest już twoja decyzja i to jest już twoja odpowiedzialność. Na koniec jeszcze tylko dwa słowa o tym, że lekturą, która towarzyszyła mi podczas przygotowywania tego nagrania, była książka Jespera Jula, duńskiego terapeuty, pod tytułem Twoje kompetentne dziecko. Bardzo wszystkim tą książkę polecam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.